Panie doktorze, czy finansowanie technologii LVAD można traktować jako jedno z narzędzi do pomagających obniżyć dług zdrowotny po pandemii, ale przy jednoczesnym obniżeniu kosztów dla płatnika publicznego w związku z tym, że część takich pacjentów będzie mogła powrócić do swoich funkcji społecznych i zawodowych? Na pewno tak. Ten dług zdrowotny, który powstał w systemie po pandemii covidowej, spoczywa na naszych barkach. My musimy ten dług zniwelować. Wiemy, że pacjenci, którzy trafiali do specjalistów, do specjalistycznej opieki, do zabiegów później, niestety są w gorszym stanie niż byłoby to normalnie, niż byliby operowani normalnie. Ta ich leczenie, ta ich operacja jest obarczona niestety większym ryzykiem wystąpienia powikłań, szczególnie jeśli chodzi o grupę pacjentów z niewydolnością serca. Więc na pewno wzrośnie nam liczba pacjentów, którzy będą wymagali mechanicznego wspomagania krążenia typu LVAD. Na pewno finansowanie i ułatwienie dostępności z finansowego powodu do tej technologii pomoże nam tych pacjentów uratować i zmniejszy ten dług, chociaż staramy się do tej sytuacji nie dopuścić i zareagować wcześniej, zanim pacjent będzie miał wskazania do wszczepienia LVAD-u, czyli już skrajną niewydolność serca. Natomiast jeśli dojdzie do tej sytuacji, na pewno wzrośnie liczba pacjentów, którym będziemy zmuszeni wszczepić mechaniczne wspomaganie długoterminowe lewej komory. A w jakim stopniu wszczepienie pompy wspomagającej pracę lewej komory wpływa na rokowania pacjentów ze skrajną niewydolnością serca i szerzej, w jakim stopniu zmienia ich życie, życie ich rodzin? Wszczepienie takiego systemu długoterminowego wspomagania lewej komory powoduje, że pacjenci w zasadzie wracają do normalnego funkcjonowania. Oni są w stanie wracać do aktywności zawodowej. Mamy w swojej grupie pacjentów obserwowanych wielu takich ludzi, którzy funkcjonują normalnie, normalnie żyją, normalnie funkcjonują z tym systemem. Część z nich wróciła do zawodu. Na pewno nie są wykluczeni ze społeczeństwa z powodów zdrowotnych, bo jak wiemy, niewydolność serca przewlekła jest ciężką chorobą, która powoduje to, że pacjent w zasadzie jest przykuty do fotela, do łóżka. W sytuacji, kiedy jesteśmy w stanie zastosować lewokomorowe wspomaganie długoterminowe u takich chorych, oni na lata, na długie lata wracają do normalnego życia i efekt tego jest widoczny właściwie już bezpośrednio po zabiegu. Po krótkim okresie rehabilitacji, właściwie po miesiącu od zabiegu, pacjent wychodzi do domu i funkcjonuje normalnie w społeczeństwie, w rodzinie, w pracy i jego życie właściwie wraca do normy. Oczywiście to urządzenie wymaga jakiejś opieki, monitorowania 24-godzinnego, zdalnego oczywiście. Natomiast wiem, że pacjenci i uprawiają sport, i podróżują, także wracają do normalnego życia i to na pewno jest ogromny benefit i odciążenie finansowe i organizacyjne również systemu, ponieważ taki chory nie wymaga takiego sposobu leczenia jak chory z przewlekłą niewydolnością serca bez tego systemu.